Serwus. Sos grzybowy z suszonych grzybów na święta plus danie obiadowe z makaronem i pieczonymi pulpetami na codzienne obiadki. Do przygotowania sosu potrzebować będziesz suszone grzyby. U mnie były to borowik, a konkretnie borowik szlachetny. Aromatyczny grzyb jadalny o szerokim zastosowaniu w kuchniach europejskich. Nadaje się do bezpośredniego spożycia, marynowania, suszenia i do wszelkich innych rodzajów przerobu. Kolejny, rzadko spotykany koźlarz śnieżny, czyli koźlarz białawy. Nadaje się do suszenia, marynowania i gotowania. Wykorzystywany jest jako dodatek do sosów, zup, mięs oraz innych przetworów. Oraz pospolity w naszych lasach kozak, czyli koźlarz babka. Dobry grzyb jadalny, nadaje się do bezpośredniego spożycia, przerobu, a także suszenia. Starsze grzyby mają bardzo gąbczasty i wodnisty kapelusz oraz drewniały trzon. I na koniec piękny krawiec, koźlarz czerwony. Grzyb jadalny, smaczny, nadaje się zwłaszcza do duszenia, a także do suszenia. Podczas gotowania czernieje. Dodatek kwasu, na przykład octu, zapobiega czernieniu. Stąd też koźlarz czerwony marynowany w occie zachowuje naturalny kolor. Do przygotowania sosu wykorzystałem 150 g suszonych grzybów, prawdziwków oraz koźlarzy. Oczywiście sos można przygotować z innych suszonych grzybów. Czy będzie tak doskonale smakował? Tak czy inaczej, grzyby trzeba namocić. Do 150 g suszonych grzybów dodaję pół litra przygotowanej zimnej wody. Namoczone grzyby odstawiam na kilka godzin. W tym czasie przygotowuję pulpeciki, które widziałeś na początku filmu. Jeśli jesteś zainteresowany, obejrzyj ten film. Najlepiej później. Wracamy do sosu grzybowego. Do namoczonych grzybów dodaję jedną dużą marchewkę, jedną gałązkę celera naciowego, jeden mały bor oraz jedną łyżeczkę soli. Tak przygotowane grzyby gotuję na wolnym ogniu przez 1 godzinę. Po ugotowaniu 2/3 grzybów oraz warzywa wyjmuję. Część z nich pokroję, a część podsmażę na okrasie z czerwonej cebuli, która została mi przy okazji przygotowywania faszerowanych cebul. Przepis możesz obejrzeć klikając przycisk w górnym prawym rogu. Pozostałe grzyby miksuję wraz z wodą z gotowania. W ten sposób nie będę musiał zagęszczać sosu mąką. Kroję marchewkę kostkę, wykorzystam ją jako dekorację i element sosu grzybowego. Połowę grzybów z tych wyjętych siekam na drobne kawałki. Część jednak zostawiam w całości. To takie grzyby teraz będę smażył na wcześniej przygotowanej cebuli z masłem. Grzyby przesmażam około 5 minut, dodając świeżo zmielony pieprz. Całość przekładam do zmiksowanych i pokrojonych wcześniej grzybów. Dodaję jeszcze 150 ml śmietany. Mieszam i gotowe. Życzę smacznego i do następnego ugotowania. Sos grzybowy możesz wykorzystać jako danie wigilijne. Idealnie pasuje do makaronu jako danie obiadowe. Zapraszam Cię do obejrzenia filmu 24 potrawy wigilijne oraz pieczone kurczaki z sosem grzybowym. Dziękuję za obejrzenie filmu. Pozdrawiam. Serwus.